Bardzo lubię tą tradycję i cała rodzinka. Mowa oczywiście o tradycji smażenia i jedzenia pączków w tłusty czwartek. Tego dnia zapominamy o kaloriach i oddajemy się słodkiemu szaleństwu. Kobiety przypuszczam, że symbolicznie mężczyźni sobie nie odmawiają. To mąż ile zjada? No to wziąłam 4, nie? Mamy jakieś ulubione? Tak, z adwokatem. Widziałam też, że były z lukrem. Z lukrem, tak. Z lukrem też, nie z tym puder cukrem, tylko lukrem. W tłusty czwartek według tradycji dozwolone jest objadanie się. Im więcej pączków bowiem, tym więcej szczęścia. Ile zjadamy? 10. Och, to spora ilość. Nie. A jaki pan najbardziej lubi? Takie bez niczego, bez pudru i bez lukru. Jest to smaczna tradycja? Jest, raz w roku można. A dużo pani zjada pączków? Nie, tylko raz w roku. Dziś w cukierniach można wybierać do woli. Na łasuchów czekają pączki z adwokatem, kremem tofi, czekoladą, bitą śmietaną czy ajerkoniakiem. Jednak największą sympatią od lat cieszą się pączki tradycyjne z nadzieniem różanym, lukrem lub cukrem pudrem. To właśnie takich najwięcej piecze się w tłusty czwartek w zabrzeńskich piekarniach. Ile państwo na ten tłusty czwartek przygotowujecie smakołyków? 15 tysięcy. No, mam kilka punktów, dużo zamówień było. Jakie najczęściej kupujemy pączki z lukrem, z cukrem, pudrem? Teraz tak równo idzie, i takie. Tłusty czwartek swoją nazwę wziął od tłustych biesiad, które zgodnie z tradycją hucznie urządzano tego dnia. Stanowił on zapowiedź końca karnawału i zapowiadał 40-dniowy post. Dziś ze staropolskich tradycji pozostał nam przede wszystkim główny bohater tłustego czwartku, czyli pączek.